Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji. Dzisiaj omówimy sobie polski okręt, kolejny polski okręt w World of Warships, to już jest trzecia jednostka. Przypominam, że mamy błyskawice, premkę tieru 7, mamy gryfa na tierze pierwszym jako rozpoczynający linię dedeków paneuropejskich i mamy również teraz Orkana, także Orkan jest na tierze 8. No i omówimy sobie recenzję w nieco innym wydaniu, nie takim podręcznikowym, tylko bardziej takim na żywo, na gorąco. I również z tego miejsca prosiłbym was o to, żebyście dali znać, czy chcecie oglądać pokazywanie parametrów i statystyk okrętów w takiej formie, w jakiej to było do tej pory, czy żeby to było robione tak, jak to będzie robione w tym materiale. I dajcie znać w komentarzach, będę wdzięczny. Pokazywanie tego w takiej formie jak teraz na pewno dużo bardziej skraca czas przygotowania takiego materiału, także przejdziemy sobie, moi drodzy, do opisywania Orkana, jego parametrów, a potem zagramy sobie bitwę na żywo. No i tak, na przykład żywotność 18,5 tysiąca. Ja sobie tutaj może ten okręt porównam jeszcze z Hajdą, bo Hajda w zasadzie też ma dosyć podobne przeznaczenie. Zróbmy sobie tak. Ósemki, dedeki, premium. Orkan. A nie, z kozakiem, przepraszam. Z kozakiem, nie z Hajdą. Także tutaj wsadźmy kapitana z Daringa. I będziemy sobie porównywać teraz te okręty. Jeżeli chodzi o parametry, to tak. Tutaj mamy 18, tutaj mamy również 18, a nie, tutaj 500, przepraszam, 500. No i tutaj mamy naprawkę. Kozak naprawką nie dysponuje, ale ma lepsze uzbrojenie i torpedowe, no nie, torpedowe może porównywalne jest do tego, ale ma lepsze uzbrojenie artyleryjskie. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o artylerię, 3 podwójne wieże. To się przeładowuje nam 4 sekundy, to są 120, maksymalny damage, jak widzicie, z pocisków odłamkowo burzących to jest no niedużo, 1750 i 2250, jeżeli chodzi o pepance. Na kozaku wygląda to nieco inaczej, mamy 4 podwójne 120, przeładowanie mamy pół sekundy dłuższe, no ale lecą w wiązce dwa pociski więcej. Hajda ma tutaj w tym miejscu, ale no nie o Hajdzie mówimy, mówimy o Orkanie. Także Orkan ma jedną niezwykle bezużyteczną rzecz na swoim pokładzie. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest, moi drodzy, celowy zabieg historyczny, bo tak było. Widzicie, nasza piękna polska bandera tutaj powiewa nad najbardziej bezużytecznym czymś, co może być na dedeku, czyli artylerią dodatkową. Ta artyleria sięga nam, moi drodzy, na 5 km, także raczej jak już złapiemy kogoś na takim dystansie, to będziemy mieli z nim do czynienia z torpedami i z jego artylerią, także sekundarka niewiele tutaj zrobi. Zasięg artylerii głównej to jest 11,6 km, oczywiście w takiej wersji kapitana, jakie wam pokażę tutaj po omówieniu parametrów. Nie jest to bazowy kapitan, znaczy pusty okręt, jest wszystko pozakładane, moduły, kamuflaże, sygnały i kapitan, zaraz wam pokażę jaki. Także tak, 4 sekundy reloadu, zasięg 11,6, prędkość wylotowa pocisków jednych i drugich 774, także niezbyt szybkie te pociski. Na kozaku jak to wygląda? 808, no to już różnica. I tutaj mamy jeszcze szansę na pożar dosyć wysoką, bo 11,5%, także to jest niewątpliwy plus tego okrętu. Kozak na przykład ma 11, także też dosyć sporo i ma dym przede wszystkim. Dlaczego porównuję z kozakiem? Bo oba te dedeki są łowcami właśnie niszczycieli, także myślę, że to jest dobre porównanie. Tu mamy Lightninga, a tu mamy, jeżeli się pomylę, to przepraszam, Tribala bodajże. Także takie porównanie tutaj mamy i dalej lecimy. Artyleria, tak jak wspomniałem, 3 podwójne wieże, 4 sekundy reloadu. Torpedy. Maksymalny zasięg tych torped wynosi 12 km, prędkość 80 węzłów, to jest jedna poczwórna wyrzutnia, także tylko 4 torpedy. Wykrywalność z powierzchni wynosi 1,6 km, a czas reakcji na te torpedy wynosi 7,7 sekundy, także po wyświeceniu tych torped mają tyle czasu, żeby uderzyć w okręt. Wydaje mi się, że to dosyć długi czas, jeżeli chodzi o tak szybkie torpedy, no ale weźmy pod uwagę to, że 1,6 km to też nie jest mało. Obrony przeciwlotniczej nie omawiam, bo się na tym nie znam. Manewrowość 36,8 węzła. Mamy dopałkę na całe szczęście. 590 metrów promień skrętu i 3 sekundy równe czas przestawienia steru. Kamuflaż 5,9 z modułem i z perkiem. To zostało znerfione. Wcześniej było 5,5 i wtedy Orkan... No... Znerfili mu to, w czym był najlepszy, czyli
Dedek z dobrym kamuflażem i z radarem. Można było podejść bliżej do przeciwnika i ten radar wykorzystać lepiej, bo on też nie trwa długo, bo spójrzcie, tylko 20 sekund. Także tych salw tutaj przy reloadzie 4-sekundowym, zgadza się, 4, tak, przy 4-sekundowym reloadzie oddamy, no tych salw tylko kilka dosłownie. Ale wykrywalność pierwotna kozaka przed nerfami wynosiła 5,5, także tyle, Orkana. Kozak ma 5,5 nadal. Także tak wygląda charakterystyka, jeżeli chodzi o tutaj parametry okrętu. Wykrywalność z powietrza 2,6, a pelotka ma zasięg jaki? 5,2, także trzeba wyłączać. No i po wystrzale z dymu 2,7 km. Materiał eksploatacyjny, jak widzicie, radar 7,5 km 20 sekund, 4 ładunki 114 sekund reloadu. Napraweczka, która przywraca nam 222 punkty na sekundę, aktywna jest 10 sekund, także 2220 punktów nam przywróci. Mamy 4 ładunki, oczywiście z perkiem i z materiałem premium, no i dopałkę do silnika, która nam przyspiesza okręt o 8%, 2 minuty jest aktywna. Jak wygląda setup mój na tym tutaj kapitanie, na tym okręcie? Na ostatnim slocie kamuflaż, tutaj przestawienie steru, bo będziemy grać w ruchu, no nie mamy możliwości stania w dymie, także szybsze rozpędzanie się niczym się za mocno nie przyda, bo no lepiej się po prostu nie zatrzymywać tym okrętem. Tutaj mamy nieco zmienione parametry torped. No czy pelotkę inwestować? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest optymalny wybór. Można się jeszcze bawić w obrót dział, jeżeli komuś ten obrót bazowy nie wystarcza. W tej chwili dzieła obracają się w 9 sekund, to 180 stopni, także myślę, że dosyć szybko. Tutaj najechne dedeki standard, ochrona maszynowni, no i tutaj też standard modyfikacja głównego uzbrojenia. Kapitan wygląda, moi drodzy, następująco. Mamy zapobiegawcze utrzymanie, ostatni bastion, eksperta w wyburzaniu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli już walczymy na działa z jakimś okrętem, nawet dedekiem, bo głównie z dedekami będziemy tutaj walczyć, no to im więcej pożarów mu wsadzimy i on mniej ich naprawi, tym lepiej dla nas. Nadzorca, żeby wiadomo, mieć naprawkę więcej i radar więcej, to przede wszystkim, bo tam dopałka to już jest kwestia marginalna. Podstawowy trening strzelecki, żeby szybciej strzelać, HP wiadomo, praktycznie na każdym dedeku się przydaje, no i camo, także tak wygląda mój Orkan, jeżeli chodzi o teorię. Sygnały, no to standard, tutaj pelotka ulepszona, zalania i pożary, skrócenie czasu pożarów, detonacja, więcej HP przywraca napraweczka, prędkość okrętu, materiał eksploatacyjny, no i tutaj wszystko, bo można teraz. Także tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o okręt w parametrach. No i teraz zostaje nam, moi drodzy, omówić sobie w bitwie, jak się ten okręt sprawuje. Przypominam, będzie to bitwa grana na żywo, także mogę umrzeć dosyć szybko. Mam nadzieję, że również nie będziemy musieli długo czekać na tą bitwę. Także przypominam wam, żebyście dali znać w komentarzu, czy chcecie, żeby recenzje były omawiane w ten sposób. Na pewno jest to dużo bardziej chaotyczne, niż ja mam przygotowane wszystkie parametry w tabelkach i omawiam wam to zupełnie inaczej. Czy właśnie w tej starej wersji z tabelkami, z pokazem slajdów na początku, czy wolicie w takiej wersji na żywo. A dlaczego tu się zdecydowałem na granie na żywo? Bo, moi drodzy, nie chcę tym Orkanem po prostu grać. Zagram nim raz teraz, grałem nim w testach z jeszcze lepszym kamuflażem i też nie spisywał się dobrze, także no, nie jestem jakoś oczarowany tym okrętem. To jest polska jednostka. Ja wiem, że każdy z nas chciałby, żeby polskie jednostki były w tej grze jak najmocniejsze, jak najwięcej by ich było, ale Orkan jest po prostu przeciętny, jeżeli nie powiedzieć słaby. Jest bardzo sytuacyjnym okrętem. Widzicie, że ping skacze, także dobrze, że ostatnio do WoWsa nie wchodziłem. To jest dobry łowca dedeków. Był jeszcze lepszy, kiedy miał 5,5 wykrywalność, ale jeżeli na przykład w tej bitwie, załóżmy, że będzie po jednym dedeczku, on sobie płynie gdzieś na drugą stronę mapy i sobie zginie, no to wtedy zostajemy tutaj, moi drodzy, z jedną wyrzutnią torpedową, z czterema rybami. Co prawda przeładowuje się to no, w miarę szybko, 70 sekund, ale to są torpedy, które nie zadają dużego damage'u. Przypominam, że to są torpedy brytyjskie. Nie sprawdziłem, ile ma drzewkowa ósemka europejska damage'u na torpedach, ale ten damage jest taki jak na dziesiątkach, także 10 700 punktów. No i z jedną wyrzutnią po prostu dużo szumu przeciwnikowi nie narobimy, moi drodzy, bo
Tylko 4 torpedy mamy co 70 sekund. Artyleria też średnio użyteczna. To jest okręt, moi drodzy, do grania w dywizjonach. Jeżeli gramy z kimś, kto nam ten dym postawi, no to na te nasze 11,6 możemy sobie poplumkać. Szansa na pożar jest dosyć wysoka, także może coś się uda podpalić. Torpedy, jak ktoś chapnie, to również będzie dobrze, ale widzicie, że leci już lotniskowiec. Zeppelin na szczęście, także nic groźnego mocno. I zobaczymy, co on nam tutaj będzie czarował w powietrzu. Bo jak nas wyświeci i skupi się na nas zbytni ostrzał, to też będzie Lipton. Widzieliście na pewno bitwę moją na tym okręcie. Jeszcze w fazie testów, tam ponad 100 tysięcy się udało ustukać, ale w tej chwili nie wiem, czy będę w stanie w ogóle ugrać taki wynik na takim dodeczku. Płynie sobie Colorado, to będziemy torpedować gościa. Szuka mnie, szuka tymi samolotami. Nie mogę też tak bardzo wyrwać do przodu, bo zaraz się okaże, że nie mam żadnego wsparcia tutaj. A widzicie, że płynie sobie tutaj Chapajew pod wyspę. Gneisena ucieka, została North Carolina, także ta flanka nie wygląda zbyt dobrze. Ale naprawdę, w sytuacji, kiedy nie mamy na co polować, nie ma tych dedeków, no to jesteśmy dużo mniej uniwersalni niż na przykład taki kozak, który jest również na 8 tierze. Ja cały czas do tego kozaka porównuję, bo tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że to są okręty o bardzo podobnej roli w bitwie. Z tym, że kozak ma dym, który co prawda trwa dosyć krótko, ale jest. I nie wiem, czy strzelać, co tu zrobić. Na razie pyknę sobie torpedy w tego Colorado. Zobaczymy, jak się tutaj uda to zrobić. Torpedy w Colorado, ale skanę ma chęć się łyknąć. Nie, za wolno płynie. Baltimore jest daleko jeszcze. Gdyby on się teraz naprawił i... No zadymi czy nie zadymi, bo to Brytol. Czy sorry, Europejczyk. Ale gdyby zniknął, no to mogę go wyradarować. Jeszcze w takiej sytuacji mam jakieś tam możliwość manewru. Tutaj ktoś te torpedy będzie chciał przyjąć, może któryś przyjmie. Chociaż uciekają, także nie wiem, czy ktoś trafi. Damage na tych pociskach, jak widzicie, nie jest taki tragiczny. W DDK wchodzi to dosyć korzystnie. O, jest jedna torpeda w celu. Ale wyobraźcie sobie sytuację, gdzie tego DDK tutaj na tej flance nie ma. No to kompletnie nie ma co robić, bo z czterema torpedami raczej na nikogo nie wyskoczę. Szkoda, że lotnia się mną za mocno nie interesuje, bo wtedy byśmy sprawdzili osiągi tego okrętu w walce właśnie z lotniskowcem. Na szczęście tutaj ten skaner trafił się niezbyt rozgarnięty, także szybko umarł. No i był tutaj jakiś support od naszej drużyny, także oni troszeczkę się przyczynili do tego, że coś się tutaj udało sfragować. Mamy tutaj trzy pancerniki Baltimora, także no jest w co torpedować, ale niestety tylko cztery rury znacznie utrudniają ten proceder. Ja spróbuję tu w tego kapa sobie wejść, ale otwierając ogień wystawiam się na ostrzał czterech okrętów. Nie mam jak się zadymić, bo no wiadomo, nie ma dymu. Nie ma się za czym schować też tutaj z tej strony mapy. No w tej chwili jestem dosyć bezużyteczny, no mogę sobie puszczać te torpedki tam raz na jakiś czas, ale dużo nimi raczej nie zrobię. Chyba, że się odwrócę i będę uciekał i sobie plumkał. Może wtedy będę palił. Może to jest jakiś sposób na gry tym okrętem, kiedy nie ma co robić innego. Dopałka mi się kończy za chwilkę. Tych torped raczej Shanholz nie dostanie. Massachusetts też poszedł do przodu. Także zostaje mi podpalać gościa. No zaryzykujmy. Nie powinienem grać tak tym okrętem, ale zagram tak. Już się na mnie odwraca. Jest pożar, dobrze. Wyjść z tej sekundarki, to może będzie trochę lepiej. No i w tej chwili strzelają sobie jak do kaczki, bo jestem tutaj sam, to po pierwsze, a po drugie to no nie mam jak po prostu się schować. Już któraś salwa i pada mi wieża. Schowam się. Dobra, udało się zniknąć.
Radar mnie na szczęście teraz nie sięgnie. Trochę się oddalę i spróbuję trochę zdekapować to. A nie. Multimor się wycofał z tego A. No ale no jestem totalnie bezużyteczny na tej flance. Także ten okręt jest niezwykle, ale to niezwykle sytuacyjny. No jeżeli nie mamy po prostu sytuacji, żeby ten okręt wykorzystać tak jak należy, do czego został stworzony, no to będziemy się po prostu w bitwie nudzić. Nie mam możliwości niestety sprawdzenia, jakby się tutaj to sprawowało, gdyby lotnia przyleciała mi nad głowę. 5-0 już w okrętach. Kurde, jaka sieczka się tam dzieje z tamtej strony. Także bitwa będzie dosyć krótka. No ale myślę, że gdyby była dłuższa, no to po prostu więcej prób torpedowania bym zaliczył i to byłaby jedyna różnica. Bo jeżeli ja się teraz zacznę ostrzeliwać z tymi okrętami, no to długo to nie potrwa, bo mnie zjedzą. Także no, nie wiem, ja bym tego... O, dostał torpedkę, ładnie. Ja bym sobie tego okrętu, moi drodzy, za pieniądze nie sprawił i gdybym miał go ocenić w jakieś tam, o, jest radar na dupie, to trzeba teraz postrzelać, bo w sumie nic innego nie zostało. Gdybym miał, o, moduły padają jak wściekłe. Gdybym miał go ocenić w skali od 1 do 10, to moi drodzy, dałbym mu, no, góra 4,5, maksymalnie. Są lepsze dedeki na tierze 8 i na pewno nie jest to Orkan. Jako łowca dedeków wydaje mi się, że Hajda sprawowałaby się nieco lepiej. Ze względu właśnie na lepsze kamo, na dym, który nam pozwala troszeczkę więcej podziałać w czasie takiej sytuacji, kiedy nie mamy kogo ostrzeliwać z dedeków. O, pożar. Salwa, 2000 hapsa i zaraz będzie chyba podróż do portu. Bo naprawka mi tu wiele nie pomoże. No i widzicie, co się dzieje na tym okręcie, kiedy nie mamy dedeków, a jesteśmy... No faktem trochę fokusowany jestem, to nie ulega wątpliwości, ale przyjmie? Przyjmie jeszcze z jedną chyba. Przyjął, dobrze. Jeszcze się chwilę żyje, ale co to za życie? No to jest taki balans na granicy ryzyka. Albo mi się po prostu uda i przeciwnik będzie kiepsko strzelał, nie trafiał. Albo zginę pod dobrym fokusem. Jeżeli, nie daj Boże, dedek, którego bym chciał zlikwidować, będzie miał jakieś rozsądne wsparcie, no to ten okręt raczej się kasuje. Powtarzam, okręt do gry w dywizjonach, przy czym no ja tych dywizjonów gram niezwykle mało, także ja bym go sobie nie sprawił, bo bym się na nim tylko męczył. Prędkość też nie pozwala nam tutaj na jakieś karkołomne manewry, żeby strzelać sobie w ruchu. A szkoda, bo te 11,5% nam się tutaj marnuje. Oczywiście, gdybyśmy założyli jeszcze jedną szmatkę, to by było 12% na pożar. A tak, niestety, musimy sobie umilać życie, próbując coś zrobić w ruchu. Także to jest okręt, moi drodzy, zdecydowanie nie warty wydawania ani dublonów, ani pieniędzy. Tym bardziej pieniędzy, bo ma być dostępny również w sklepie premium. No i chyba ostatnie moje chwile w tej bitwie tutaj. Niezwykle sytuacyjna łajba, a tych sytuacji ostatnio jest niewiele. Wpadniemy sobie na Francuza, wpadniemy sobie na Akizuki, no to nas zmieli. Na śniadanko nas zje i będzie po zawodach, także no nie wiem, czym się decydował na kupno takiego okrętu. Mocno przeciętna, no wręcz słaba jednostka, także no utrzymujmy jednak te 4 może. Sytuacyjny okręt. Są okręty sytuacyjne, które sprawdzają się w tych sytuacjach, do których są stworzone naprawdę dobrze. A ten, no może nie ma tragedii, ale nie jest też dobrze. 90 HP, ja tutaj zaraz kończę udział w tej bitwie. Zdążę się naprawić? Zdążę chyba. Całe szczęście tutaj przeciwnik strzela bardzo słabo. Także ja mogę tu jeszcze chwilę sobie poplunkać, porobić damage'u. No bo gdybym nie grał tak ryzykownie, jak gram w tej bitwie, no to jedyne, co by się tutaj różniło, to po prostu więcej prób torpedowania i więcej ewentualnie wsadzonych tych torped. To jedyna różnica, jaka byłaby w bitwie, gdyby grać bardziej ostrożnie. Ja tu mam faktem szczęście w tej bitwie, że przeciwnik celuje tak bardzo słabo. Na innym dedeku, na przykład na Asashio, naklepałbym już tutaj tonę damage'u. Na Lettery Blue bym narobił sobie też więcej, robiąc damage z większej odległości przy większych prędkościach. A DDK też bym sobie zmienił, bo jest booster do reloadu. No a na Hajdzie bym po prostu był widoczny z mniejszej odległości i miałbym dym, miałbym się gdzie schować. A tak, no za bardzo tutaj pole manewru nie mam. Używając artylerii jestem niestety narażony na ostrzał przeciwnika i to się niestety szybko kończy. Nie wiem, raczej on mnie wykończy pierwszy niż ja jego, bo 400 hapsator długo tutaj nie pociągnę. Chyba, że nie trafi tej salwy.
O, umarł, ale... No i przestrzelił na szczęście. Także moi drodzy, no bardzo specyficzny okręt, przydatny w niewielu obecnie istniejących w grze sytuacjach i wydaje mi się, że wypuszczony stanowczo za późno. Gdybyśmy dostali taką premkę, nie wiem, rok temu, półtora, to moglibyśmy być z niej bardzo zadowoleni, bo byłaby fajnym łowcą dedeków, ale teraz, kiedy mamy inne takie właśnie okręty tego typu na ósemce, no to wydaje mi się, że nie ma to większego sensu. Wyobraźmy sobie na przykład starcie kozaka, co ja z tą hajdą ciągle, starcie orkana, przepraszam, starcie orkana z Loyangiem. Podchodzimy blisko, radarujemy go 20 sekund, mamy 4 sekundy reloadu, robimy 5 salw i tyle. A gościu na hydro nas plumka i plumka i plumka, a my sobie hydro kończymy, nie mamy się jak schować, nie ma jak uciec, znaczy kończy nam się radar i jesteśmy uziemieni, także no... Zdecydowanie okręt poniżej moich oczekiwań. Myślałem, że jak już w końcu dali nam jakąś polską premkę, to będzie coś to wartego uwagi. A tego okrętu, moi drodzy, no nie polecam. Nie polecam po prostu. Szkoda kasy, szkoda nerwów. Żeby mieć okręt do oglądania w porcie, to polecam inne, ładniejsze. Bo ten urodą również nie grzeszy. Chyba, że chcecie typowo już... O, dobije się? Leandro dobił. Jeżeli chcecie sobie oglądać model okrętu, no to polecam Lightninga brytyjskiego. To jest niezwykle podobny okręt. Nie znam się na historii brytyjskiej marynarki i polskiej. Także powiem, że to dla mnie wizualnie wygląda bardzo podobnie. I to chyba w tej bitwie będzie już wszystko. Została lotnia goniona przez skanę, także raczej długo nie pociągnie. Radaru nie użyłem ani razu, także widzicie, że jest niezwykle przydatny. Fakt faktem, po prostu nie miałem do tego okazji, ale gdybym go użył, no to po prostu ktoś musiałby mi się na takim dystansie zadymić i ja bym wtedy tego radaru użył, ale no ładując w gościa 4 salwy, raczej tutaj nie widzę, no niecałe, no niecałe 5 salw nie wystarczy na kolejną. Także no nie wystarczy ten czas 20-sekundowy na zabicie dedeka, którego wyradarujemy, także no... Do dywizjonu może by się to jeszcze jakoś tam nadawało, ale w wersji, którą mamy obecnie i do grania solo, to jest raczej okręt ciężki, niewdzięczny i nieprzyjemny, także nie polecam. 4 na 10 z mojej strony wszystko, także do usłyszenia moi drodzy, cześć. Chyba, że chcecie zobaczyć jeszcze zarobki tego okrętu, no to poczekajcie te 30 sekund, to wtedy zobaczymy, ile on zarobi z tym obwieszonym szmatami kamuflarem. Te torpedy wykończą gościa? Rzucili się jak na mięso. Parabola dosyć wysoka, ale można trafić. Na tym 11,6 km to nie jest daleko, także można tu jeszcze trafić. 5 skruszeń. Ale nie trafiłem. No i dobity. Podsumujmy sobie wynik. Milion 400. Żadne zadanie się nie zrobiło. Coś się zrobiło. Zaraz zobaczmy kredyty i PD. Modyfikatory, misje bojowe tylko 25 tysięcy. Także no, ale mam pozakładane wszystko, co tylko mogłem. Także milion zarobił. No i cóż, widzicie, czym się ten okręt charakteryzuje. Ja go już powtarzam po raz któryś. Nie polecam. 4 na 10 to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i na razie.